Dzień dobry, cześć wam. Dzisiaj chciałem wam pokazać taką nimfkę bardzo prostą. Różowa główka 4.0. Takim... to nie jest taki idealna kula, tylko taka z takimi boczkami. Nie wiem jak to nazwać, jak kula dyskotekowa. Nieważne. Tutaj chodzi o kolor. Kolor jest taki różowy. Nie wiem czy wy to widzicie, ale to jest coś takiego jak ten chenille, taki pink. Light pink, coś takiego. Kulka 4 mm, haczyk nimfowy. Tutaj mam akurat 10. I nić jasna. Ja akurat sobie wziąłem taką jasną, taka kawa z mlekiem. I lecimy sobie z tą nimfką. Chłopaki mi na ostatnim obozie zawinęli moje nożyczki i musiałem sobie nowe zakupić. Zobaczymy, czy tak mi podejdą jak te stare, chociaż przypuszczam, że na pewno nie. Bo tamtych nie trzeba było w palce brać, a te niestety już trzeba. Dobra, jak główka już jest, to lecimy sobie teraz nitką w dół. Niech tak może dotąd wystarczy. I robimy sobie taki mały stożek. W międzyczasie chciałem wam tylko powiedzieć, że 26 kwietnia kanał będzie miał swoje pierwsze urodziny. I przygotowałem fajny konkursik, fajne nagrody. Już mogę wam zdradzić, że to będą takie gadżety wędkarskie, bardzo fajne kubki z wizerunkiem pstrąga i lipienia. Także myślę, że wam się spodoba. Teraz tak, co dalej? Dalej bierzemy quilla. Ja dalej jestem akurat sztucznym z tą gumeczką. Ja jakoś nie chcę mi się tego pawia skubać. Co prawda kupiłem go, ale kupiłem specjalnie tego pawia quillowego, żeby tam zeskrobać, ale jakoś nie wiem dlaczego nie mam na to ochoty. Ten mi przypadł do gustu bardzo fajnie. Jeszcze sobie tylko tutaj parę warstw nawinę. Ok. Jakoś fajny zostawia ślad. I dałem, tak jak już w jednej nimfce też, specjalnie ten jasny podkład, żeby tego quilla było fajnie widać. I co tutaj będziemy jeszcze dalej dawać? Na sam koniec, na kołnierzyk. Jakoś tak w zeszłym roku, to jest taka nimka, która się sprawdzała i na kołnierzyku. Dajemy CDC, piórka. Jak przygotować te piórka, to jest gdzieś tam na internecie. Chyba nie u mnie, ale u praktycznie wielu osób jest. Ja sobie tutaj zrobię jeden supełek. Taki tylko, żeby mi się ta nitka nie rozwiązała. Teraz tak, ja robię to w ten sposób, że jak wiecie, ta nić wiodąca składa się z takich dwóch z reguły i jak sobie ją rozkręcicie delikatnie, to powstają takie dwie pojedyncze niteczki i w te dwie pojedyncze wsuwamy sobie piórka CDC, które wcześniej przygotowałem. I zakręcając, mamy coś takiego fajnego. I delikatnie zaczesujemy to w kierunku do tyłu. O, i powstaje nam... Nie wiem dlaczego ja uwielbiam te nimfki z tym takim CDC. Może to jest tylko jakieś takie moje. Ale lubię na nie łowić. W zeszłym roku bardzo fajny
strągi mi nie wkidały. Chyba albo to przez różową główkę, albo to rzeczywiście przez coś takiego. Ja uwielbiam je z tą różową główką. No i okej. Okay. I zobaczcie, bardzo prosta, szybka w robocie. Jest nimfka. Ten CTC może być krótszy oczywiście, bo to wyszło takie bardzo uczepiżone. Może być krótsze. Ale tak to się prezentuje. Ja lubię takie długie, bo mi się wydaje, że to w wodzie tak fajnie imituje to wszystko. I jest skuteczne. Jak dla mnie. Polecam Wam taką nimfkę. Sami widzieliście, że chwila, moment i jest gotowa. Bardzo prosto. Dajcie subika, dajcie lajka albo łapkę w dół. I zapraszam Was już 26 kwietnia na kanał. Będzie konkursik urodzinowy. I to by było na tyle. Miłego weekendu. Do zobaczyska.